Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Bo turystyka ma mało czasu. Masz 2 tygodnie i musisz wycisnąć z nich jak najwięcej, więc jak jedziesz na drugi koniec świata, który ma bardzo dużo wolnego czasu, to się frustrujesz i wkurzasz, że to jest za wolno, czemu tak długo na coś czekasz, czemu on tak wolno jedzie albo coś tam, więc przeszkadzają ci rzeczy, które są dla ciebie kulturowo zupełnie inne, a nie masz na to czasu, żeby wejść w to i to zrozumieć, bo masz tylko tych 14 dni urlopu i chcesz z niego wycisnąć jak najwięcej i szkoda ci każdej minuty. I dla mnie tak naprawdę to, czym różni się turystyka od podróżowania, to tak tylko i wyłącznie czas. Bo jeśli masz 3 miesiące na podróż, a masz 2 tygodnie, no to umówmy się, jakbyś nie chciał, jakbyś nie był świadomym i otwartym człowiekiem, no to w te 2 tygodnie nie jesteś w stanie poznać tak dużo niuansów, jak mając te 3 miesiące. Nie chcę jakby oceniać ludzi, którzy wyjeżdżają na krótszy czas, bo jest to związane oczywiście z pracą, możliwościami i tak dalej, ale nie jesteś w stanie tak poznać danego miejsca i jakichś rutyn, rytuałów, tego wszystkiego, co cię otacza, mając bardzo krótki czas i chcąc zobaczyć jak najwięcej w tym czasie. Moją taką radą na to, jak ma się mało czasu, z której też sami zaczęliśmy ją wdrażać w życie, to jest skupianie się po prostu na jakiejś jednej rzeczy, na jakimś jednym regionie, czy niechęci. Nie, no co ty, Eurotrip. No, 2 tygodnie jedziemy wszystkie kraje. No to wiesz, nawet nie zdążysz zauważyć, w którym kraju jesteś i czy tam się je pierogi, czy je się schabowego. Więc myślę, że ten czas jest tutaj super istotną różnicą. Totalnie tak to działa. My też na początku myśleliśmy, że idziemy właśnie na tą ilość, żeby zobaczyć jak najwięcej krajów i tak dalej. Poznaliśmy później w Senegalu na lotnisku podczas długiego oczekiwania na kolejny lot, gdzie to była jedyna sytuacja w naszym życiu, gdzie się spóźniliśmy na samolot i kiblo tam dobrych 12 godzin i pan, który siedział obok nas, było widać, że jest zaprawionym podróżnikiem i coś tam pytaliśmy go, a gdzie był i tak dalej. To podróżujesz tak dużo w swoim życiu, to w ilu krajach byłaś? A on mówi, nie liczę tego, mówi, nie mam pojęcia. Jakby nie jest to dla mnie istotne, wracam do krajów, które lubię. Często jadę do sąsiadującego kraju zupełnie spontanicznie, nie planując tego wcześniej, jakby w ogóle nie mam takiego licznika. I to było tak też piękne, że jakby to nie chodzi o tą ilość, którą się widziało, bo co to znaczy byłem w danym kraju, no byłem tak w jego stolicy 2 dni. Czasem na lotnisku się już liczy, no, jak kiedyś tam odhaczałam. Bin. A później jakby dopiero wracasz któryś raz i mówisz, a kumam o co tu chodzi, dlaczego tu jest tak, a nie inaczej. Więc myślę, że to jest faktycznie to doświadczenie, o którym mówimy, więc trudno jest oceniać jakby turystykę z perspektywy osób, które już tak długo podróżują, bo na początku też popełniały może nie tyle błędy, ile uczyły się tego podróżowania i tego, co tak naprawdę im odpowiada. My dzisiaj po 10 latach zaczynamy skręcać znowu w inną stronę, czyli podchodzić do podróży w postaci wybierania jakichś fajnych trekkingów. Mhm. Jakby totalnie się tym zajaraliśmy. Kiedyś się z tego śmialiśmy, że w ogóle stylowa trekkingowa jakby nam zupełnie nie odpowiadała. Nie kumaliśmy tego, a dzisiaj po kilku takich trekkingach jesteśmy tym zachwyceni, absolutnie. I tam masz dużo niby mniej styczności z kulturą, bo możesz być absolutnie sama przez 4 dni, mijając tylko kilku turystów, ale jest to takie poznanie danego regionu, że jest fantastycznym przeżyciem, więc to też się zmienia cały czas i kształtuje. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.